Hej, hej, z tej strony Iro i witam was w kolejnym odcinku z Metal Gear Rising Revenge. W dodatku Blade Wolf, gdzie oczywiście gramy tytułowym Blade Wolfem. Poprzednio mieliśmy, że uciekamy, tak? Okej. Okidoki. To było dobre. Coś tu jest tak. Wow. Czekajcie, jeszcze możecie. Gdzie oni są? Tu jeszcze leży? No bo może mam nogi odciąłem i... No dobra, no dobra. Środka nie było. Czekajcie, ja się tu rozejrzę, bo tu mniej więcej teren znam. Może coś tu być. Albo może też nie być. Okej, nie ma nic. Może tu gdzieś połowane. Nic. No nie, że tu nie będzie helikopter do pokonania. HQ, requesting heightened security status for this area. Roger that. Sending backup. Dobra, z tego nie ma za dużo. Siaby go tak ubiję. Ale z tego już jest. Dalej trafię, no. Zauważył. Ja sobie tak swobodnie chodzę. Gdzie on jest? Pęk. Jeska. Chociaż raz. Nie, tutaj chyba w sumie już drugi. Oj. Oj. No właśnie. Tego się chyba nie minie, chociaż... Może by się go dało ubić. Tam jest drugi. Więc sobie pileczkę, chwileczkę poczekamy. Coś mi gardło męczy. Uuu.
Czaja mnie tu. Ajajaj. No i tego to już się chyba nie da, chociaż... Aj. Nie założyłem tego. Co to było? Co oni mi robią, he? Kurczę, no. Co to leci? Dobra, leży. Aj, znowu się nie wyszło. No. No. Ciężko trafić trochę. No, pies mi za oknem szczeka. Czekaj, ta. No, może go nie będzie teraz słychać. Okej. Nie, nie w ten kierunek. Byśmy mieli teraz spotkać Raidena. Ahead is an electromagnetic barricade. It uses the EMP wave to disable any UG or cyborg that tries to cross. Unless you are a contractor with the proper access code, of course. Now what? Kill a contractor and take his access code, perhaps? A pity little pets like yourself aren't given the code, hmm? No, jeszcze króla. Dobra, tu jest cel. On pewnie ma kod dostępu do czegoś tam. Do tej bariery. Dobra, kod mamy. Teraz, aby załatwić tę krowę, na to mówię, bo tak muczy dziwnie. A później tego, nie? Oj, 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 oj. A nie, dobra, myślałem, że tu idzie. Trafić. Tak, teraz o. Dobra, mamy kod dostępu. To znaczy, tak podejrzewałem, że tu może być skrzynia, bo to było właśnie takie pomieszczenie. Now, you think you will run to the coast, to freedom? Ha! Let me save you time. You won't make it. Just give up now, while you still can. Oh. Najlepiej chyba po cichu to.
widzę. To są trochę więksi. Oczywiście tu jest jeden. I tam została ostatnia próbka, że tak powiem. Ostatnia? A jeszcze tam, gdzie na moście. Tam był jeden ten taki. Właśnie tam jest. Okej. Rozejrzę tutaj, czy coś nie ma. Coś tu błyska. A, sztylety. Dobra. Tu nic nie ma. Jedyny sposób to jest właśnie tutaj. Tą bramą. Tylko niech się przestanie patrzeć. Aj. Ojej. Kurde, no właśnie, o tym mówiłem. A zresztą tam się zabić. No to. Wolę po cichu. Cannot continue. Teraz. Trzeba to jakoś mądrze za ten rozwiązać. Dobra, na razie jeden z głowy. No tam jest dwóch do tych tego samego rodzaju, tych Blade Wolfów. Dobra, tu chyba nie wyjdę. Czyli muszę się niestety trochę wrócić, cofnąć. A bo tu. Puch, chyba na pewno. Oni z działkiem jakimś są na plecach. Tak, połóż się. Najlepiej, a co? On tu idzie. Możesz ty. Zaraz. Drugi przyleci, czy nie? Drugi już nie, no to dobra. Coś tam jest do góry. O, kolejna skrzynia. O, tutaj z tym, aha, okej. Okay. O, noże. Po cichutku na paluszkach.
You die. Ooh, aż mu ten. Słona padła tam. Jak było? Nie za super, no właśnie. Chociaż źle nie jest, jak to zwykle mówię. Lepiej tak, niż miało być gorzej. W sumie, nie? Ojej. Zawsze tu musicie kogoś ten... Tam do góry jest, tu są... Sami z młotami. No i spróbujemy. Szybko do następnego, chociaż... Właśnie. Dawajcie. Tego kolesia na górze najpierw trzeba by było sprzątnąć. Chyba wiem jak. Jak zdobywam te noże, to... Padł. Dobijemy go. Dobra, ten z młotem tu biegnie. W sumie nie wiem po co, no ale... Okej. Kurde no. Chciałeś się akurat odwrócić? Przyszedł następny, no. Nie broń się. No, żeż ty, no. Ale marnie było. Poszło gorzej niż myślałem. Jakaś kolejna skrzynia? O nie. Tam jeszcze... Dobra. But it don't matter. Understand it or not. You'll die for it all the same. Czuję, że będzie ciężko. God damn it. Return to
to się udało bronić. Oj, to już nie. Dobra, dawaj go, dawaj go, dawaj. Okej. Aj, no jeszcze mnie trafił. Oj, chyba się udało bronić. Znowu, pięknie. O co chodzi? Nice. A, no dobra. Mogę go tak jakby zajść od tyłu, tak? Aj. O. No ty, no. A, jeszcze go. Prawie mu zostało. Come out, wherever you are. Nice. Właśnie chciałem go tu spróbować zajść. Victory is mine. I chyba tak będę musiał zrobić. Come out, wherever you are. No właśnie. Ale mu zjechało życia. No już po nim. Ajajaj. Dobra, jest. Uuu, ty. Dawaj, dawaj. Tego się nie spodziewałem. Leży. Jedna ręka. To było dobre. Kolejna. Dawaj, dawaj. Wyrwał go. Aha. Dobrze, cały ten... Okej. Czaję. Nice. O, nie było źle. Ale kurczę, to było dobre z tym podchodzeniem od tyłu. Activated your range inhibitor, of course. You deceived me. Such a mighty intellect, indeed. Then I have lost. Shake. Shake.
Finally, that bad Tao old Jew is out of my way. I will come up with a story for the debriefing. Mistral. Imbecile. This fight has nothing to do with freedom. Then, why? You see only logic and reason. You would never understand. Oh. Wow. Blade Wolf, you've been through so much. Blade Wolf. Yep, that's your name. I hope you like it. So, just after that was when Raiden saved you? Yes, he freed me. Like me, he had been forced to kill. He has witnessed the dark side of human nature. But still, he continues to fight for what he believes in. Yeah. And that's why I believe in him. He'll keep holding on to it and won't ever let it go. Tak więc, tak się kończy odcinek, w sumie odcinek, ale też historia Blade Wolfa. No, co tu mogę powiedzieć? Teraz już chyba będzie ostateczny koniec, już więcej nie będzie odcinków z Metal Gear Solid Rising Revenge. Co ja powiedziałem? Metal Gear Solid? Metal Gear Rising Revenge. Przepraszam za pomyłkę. No, więc... ja wam dziękuję za oglądanie, wielkie dzięki, żegnam się z wami, na razie, hej!